drodzy widzowie, witam was w pierwszym odcinku Q&A. Mam dla was dziś 6 pytań. Pytania mam z Facebooka, ale pod tym filmem będziecie mogli zadawać je do następnego odcinka. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. Hubert zapytał, gdzie mieszkasz? Mieszkam na wsi w województwie wielkopolskim, dokładniej w gminie Łobrzynica. Takie za długie. I jakie masz okulary, w sensie plus, minus i ile? Okulary mam minusy, wartość 1,75 bodajże. Dobra. Teraz dwa pytania od Mateusza. Co sądzisz o 10-latku z IEM-a? O tym 10-latku sądzę to, że no nie powinien się tak zachowywać na miejscu tego, który był obrażony. No nie wytrzymałbym na jego miejscu w ogóle. Propsy za taką cierpliwość. Ja na jego miejscu wziąłbym tego 10-latka i nie wiem, wsadziłbym się tylko. I drugie pytanie. Czy pozdrowię? Oczywiście, Mateusz, pozdrawiam. Tak. Następne pytanie od Patryka. Co byś zrobił, gdyby jutro wyskoczyło ci 1000 subskrypcji? 1000 subskrypcji. Na pewno bardzo bym się cieszył. No, 1000 subskrypcji to już jest naprawdę duża liczba. No cieszyłbym się tyle bo. Dobra, ostatnie pytanie od Bartka. Jakie jest twoje hobby? Jak już pewnie mogliście zauważyć po poprzednim filmiku, jest to freeride downhill. Ogólnie lubię jeździć na rowerze. Czasami lubię sobie postrzelać z wiatrówki. Jest to moje w sumie drugie hobby. Od jakiegoś czasu no, nagrywanie na YouTube też jest moją taką jakby pasją trzecią. Wolny czas ogólnie spędzam na rowerze. Dziękuję i do zobaczenia.